Michał, kolejny odcinek Turbofana. Oglądałeś poprzednie? Tak, oglądałem. No i co sobie myślałeś? No, że wysoka poprzeczka jest postawiona przy żonglerce. No na pewno, na pewno. A to właśnie to jest ta konkurencja, której się najbardziej ławia, żonglerka? Tak. A ty jesteś w ogóle prawonożny, lewonożny? Prawonożny, czyli lewą nogą myjesz. No można powiedzieć, że na boisku łabię nogi, nawet częściej gole strzelam lewą, ale co do żonglerki, to tylko prawa, lewa zawsze. I to nie nad głową. Rozumiem. Ale widziałem ostatnio wasze wyniki. Podobno jesteście niespodziewanym liderem czwartego poziomu. Słyszałem, że czekacie też na derby z Awanturą Służewiec. Tak. I to jest jakby mecz, na który specjalnie tak oczekujecie go. Czyli wydaje mi się, że w tej rundzie to jeszcze tak, fajnie by było wygrać z Awanturą, no i dobrze wypaść w Turbofanie. No zdecydowanie. Tak, a to jest w ogóle siłą biernego Służewca w tym sezonie? Kto? Czy... Kto i co konkretnie? Znaczy, jaka cecha waszego zespołu jest? Myślę, że przede wszystkim to, że jesteśmy takimi kumplami, którzy mają filozofię, żeby cieszyć się tym graniem w piłkę. No i wyniki z tego przychodzą, no tak. Nigdy wcześniej razem nie graliśmy, ale każde jakieś doświadczenie podwórkowe, czy to jeszcze w takich juniorskich zespołach ma. No i jakoś taki zlepek daje radę, no. A to ty też widzę, uśmiechnięty, czyli nawet jak będzie wynik, powiedzmy, niesatysfakcjonujący, to chyba podejrzysz do tego w ten sposób, że tak się zabawa, warto było przyjść, pobawić się dobrze, prawda? Dobry wynik to tak naprawdę będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego, prawda? Tak, tak. Tak czy inaczej zawsze cele najwyższe, tak? No pewnie, że tak. Tutaj tylko od gry, ale od wynik też się liczy. No pewnie. Jak będziesz w tych pierwszych konkurencjach się zachowywał? Sam na sam kiwanko, strzał z daleka? Myślę, że mieszanie. Mieszanie? No dobra, to życzymy Ci powodzenia, liczymy na jak najlepszy wynik. Okej, dzięki. Przywitanie z bramkarzem. Dobry początek. Dobrze, dobrze. Dziękuję. 3-3. Super. Piłeczkę, nie wiem gdzie jest. Spokojnie, spokojnie, możesz sobie poszukać. Bramkarz na swoim miejscu. No i niestety obroni. Tutaj trafisz 3-3, to już o włos od lidera, myślę. Rogalem jak Maurice. Pięknie. Brawo, 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 super. Hat-trick, po prostu klasyczny hat-trick z rzutu prożny. Spokojnie. Ale głupcie ze mną jesteśmy wierni. Weszło. O co chodzi? Myślałem, że kumple mnie wzięli jako pierwszego, bo tak, żeby się pośmiać trochę. Teraz może ja się pośmieję. Na razie super. Także koncentracja do samego końca. Ekstra. 2-3, super wynik. Weszło, weszło, na pewno. No, Tasia akurat odbiła przed Minią.
No, no ale ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, co ty robisz. Wydaje mi się, że ty jesteś w ogóle w wielkim szoku, jak to wszystko wygląda, to? No, tak, nigdy raczej technicznie taki nie byłem. Ale tak sobie myślę, że dobrze chyba, że tutaj sobie nie trenowali, bo przynajmniej nie widziałem, żebyś sobie to gdzieś kopał. Nie. Poszedłeś do tego po prostu pierwszy raz i okazało się, że te wszystkie pierwsze próby są po prostu bardzo, bardzo dobre, no. Co lepsze, jeszcze zapalenie zatok miałem, przez cały tydzień w domu siedziałem, nawet kontaktu z piłką nie miałem. No to wiesz, być może na takiej świeżości właśnie przyszedłeś i okazało się, że to jest skuteczne. No bardzo możliwe. Słuchaj, no to zaraz jeszcze jakby się okazało, że kilkanaście tej żeglerek tam zrobisz tą lewą nogą, której się tak zresztą boisz, to już naprawdę wynik będzie rewelacyjny. Się wydaje, no że tak, my tych punktów w tym momencie nie liczymy, ale gdzieś jesteś blisko Marcina, także fajnie by było, gdybyś trochę pożonglował, no i później jeszcze jedna konkurencja, tak? Także tak. Jak mówiłeś, że koledzy mogą się posiąść, to być może w tej ostatniej konkurencji będą się mogli posiąść, bo w tych poprzednich to nie za bardzo, nie za bardzo, naprawdę, świetnie ci idzie. Ajajaj. Michał, no ja naliczyłem od 10, tak? albo 11, jakoś tak. O, to 10 to jest równo z rekordem. Bardzo dobrze to wyglądało, bardzo dobrze. Słuchaj, ostatnia konkurencja. Mi się wydaje, że warto, żebyś podszedł do niej skoncentrowany. Chociaż tam jest, tam koncentracja nie jest najważniejsza, tylko jednak utrzymanie równowagi, wiadomo. Tak. Policzymy do 15 i strzelisz bramkę. Mi się wydaje, że jest szansa, żeby to był lider. O, no to ekstra. Dobra, gramy? Lider w tabeli, lider... Tak jest, lider w turbofanie. 15, będziesz liczyć? Tak. A chcesz, żebym liczył? No dobrze będzie. Dobrze, dobrze. No to startujemy. Raz. Dwa. Trzy. Może za szybkie tempo. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. 11. 12. 13. 14, 15 i lecisz. Tak jest! Super. Michał, no, piąteczka. Ja jestem dumny z twojego występu. Zwłaszcza po tym, jakby to ty mówiłeś wcześniej, także, że ty czułeś się tak, to się trochę pobawić, a okazało się, że to jest i technika, i siła. Są umiejętności. Fajnie. Zabawa przede wszystkim. Mówi, że jest lider w tabeli. Kto wie, czy nie będzie lidera w turbofanie. Zobaczymy. To chyba teraz warto powiedzieć coś kolegom z drużyny, co? Że jednak może... Bo nie wiem, to jak to w ogóle wyglądało? Oni cię tutaj zaproponowali do udziału, czy sam chciałeś wziąć w tym udział? Ja chciałem, ale podejrzanie wszyscy się zgodzili. Aha. I to było właśnie dla mnie podejrzane, że chcą mnie wystawić na pośmiewisko, bo uważam, że technicy w naszej drużynie są jeszcze lepsi. Ale wypadłem ja dzisiaj. Ale słuchaj, technika to jest w tym wszystkim jedno. Tak naprawdę to jest umiejętność, żeby tak, pokazać to wszystko przed kamerą, tak? W odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. Tobie to się udało rewelacyjnie. Będziemy chyba coś czuję mówili o tym występie jeszcze długo. Ja ci gratuluję. A mimo wszystko kogo byś tej swojej drużyny polecił jeszcze do turbofana? Myślę, że takim kozakiem, prawda bez głowy, ale taki manu trochę Adam Żychliński, ale taki co może z głową, to Piotr Gratkowski. No myślę, że najlepszy. Sprawdzimy ich jeszcze w kolejnych edycjach, to? Zdecydowanie. Zobaczymy, liczę, że czy będą mieli więcej punktów niż ty. To co? Życzymy, żeby Wierny zachował pierwsze miejsce do końca rundy jesiennej przynajmniej. Później no zobaczymy, tak, jak to będzie. Exactly. No tak. Gracie jeszcze w ten weekend z kimś? Czy macie wolne? Dzisiaj gracie. Tylko parę godzin później. Będziesz mówił chłopakom, jak ci poszło? No, właśnie się zastanawiam. Właśnie, może przeczekajmy ich. Niech zobaczą. Tak. Jak to będzie wyglądało dopiero. Dziewczynie tylko powiem. No dobra, super. Bardzo ci jeszcze raz dziękujemy. Dzięki. Widzimy się na lidze. I've got my